Gospodarka na dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Hoffman, prezes zarządu HM Inwestesa. Witamy dzień bardzo dobry, serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Pan Piotr Hoffman znany jest w państwu również jako człowiek, który pracuje w strefie gospodarczej wolnego słowa, ale tym razem będziemy mówić o y, sprawach gospodarczych. Ten tematem dnia dzisiaj przewodnim jest entomologia polityczna. Mówiliśmy już o szarańczy, mówiliśmy o karaluchach, a teraz powiemy o mrówkach i termitach, bo one budują... budowniczych. Dokładnie, budowniczych. Dokładnie. Kiedy y, w w 2015 i 2016 roku powstał pomysł Mieszkania Plus. Ta kalkulacja obejmowała ceny pracy, ceny materiałów, ceny gruntu. Wreszcie, by te mieszkania zrobić, potem się okazało, że cena pracy podskoczyła z 8-10 zł za godzinę, no do już 30-40 zł, które trzeba rzeczywiście na budowie płacić za godzinę pracy. Tak, ten okres ostatnich trzech, właściwie już prawie czterech lat pokazał no, ogromną zmianę, radykalną zmianę w tym, jak dzisiaj postrzegamy rynek budowlany. Po pierwsze, tak jak pan redaktor zauważył, mamy nie dość, że o 300% pra, prawie, że. W, no, może 8 zł to nie, ale w 2015 powiedzmy, że było to 12 zł. Teraz jest to 30-40, czyli ten wzrost jest dwukrotny lub prawie trzykrotny. Ale to nie. Jeśli chodzi o ręce i możliwości pracy, to nie tylko chodzi o wzrost ceny, ale chodzi, że nie ma ludzi, nie ma pracowników, którzy mogą dzisiaj fizycznie tą pracę wykonywać. Tutaj nastąpiły dwa elementy, nałożyły się, no niestety duży wyjazd ludzi e za granicę, czyli ta emigracja lat poprzednich. E up Wyjechało z kraju około 2 miliony osób, czy nawet więcej, prawda? Niestety nie nastąpił powrót tych pracowników, czyli mamy wzrost cen robocizny, mniejszą ilość rąk do pracy, wzrost cen materiałów i bardzo duży wzrost cen gruntów oraz brak podaży tychże gruntów. Ta sytuacja, która z Warszawy można powiedzieć, pokazuje sytuację w Warszawie bardzo specyficznie i dokładnie, czyli sytuację związaną z reprywatyzacją, z całą tą aferą reprywatyzacyjną, odbija się też na cały kraj. I podaż gruntów została w bardzo duży sposób ograniczona. Ceny tych gruntów w ślad za tym wzrastają. Koszty materiałów, koszty robocizny wzrastają. Niestety nie nadążamy jako struktura tutaj państwa i organów i samorządowych, i centralnych z uchwalaniem w trybie jakimś przyspieszonym miejscowych planów zagospodarowania, więc tutaj też jest zastój albo nie ma radykalnego przyspieszenia. No i to spowodowało, że dzisiaj ta cena wykonawstwa. D do której dodamy cenę zakupu gruntu, cenę projektowania i tak zwane koszty miękkie, czyli finansowania obsługi administracyjnej, inżynierskiej, no wzrosła radykalnie. Ja wiem ze swojej perspektywy, takiej praktycznej, że kontraktując jeszcze dwa lata temu budowę w Warszawie, byliśmy w stanie uzyskać cenę u generalnego wykonawcy na około 3000 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkalnej. Za budynek w kompleksowym wykonawstwie tak zwanego stanu deweloperskiego. Czyli was nic nie obchodzi, ma być zrobione. Tak. I to była kwota około 3000 zł. Dzisiaj taki sam budynek, w tym samym jakby technologii i standardzie nie jesteśmy w stanie uzyskać ofert mniej niż 4300, 4400. Czyli dobrze. to jest ogromny wzrost i tutaj... Mamy budowę w technologii takiej, jak każdy widzi, bo na tym każdy się zna, każdy widzi, widzimy, że są wylewane po prostu stropy i podłogi i wypełniane przestrzenie cegłami. Murowane, murowane. Dokładnie, czyli metoda ręczna. Tak tradycyjna, można tak, ją tak, ręcznej nazwać. ręcznej pracy, czy technologia, czy rozwiązania są jakieś, które umożliwiają nam lat... wyjście z tej pułapki. Tak, te kilka lat narzuciło i zmusiło wszystkie strony procesu inwestycyjnego, czyli BGK jako, BGK Nieruchomości jako podmiot, który jest um, administratorem i wykonawcą programu Mieszkanie Plus, deweloperów, projektantów i producentów do szukania nowych rozwiązań. Ja cały czas tutaj jakby pokazuję takie trzy filary, w których musimy się poruszać i w których musimy szybko wprowadzać zmiany, aby rzeczywiście te nasze mieszkania mogły powstawać Szybciej, taniej i lepiej. Obszar prawny, i tutaj pewne zmiany następują. Jest specustawa, już obowiązuje. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Przyznam, że chcemy w Warszawie w najbliższych miesiącach złożyć pierwszy wniosek, też my jako deweloper, w ramach specustawy o realizację inwestycji. Mamy obszar finansowy, poszukiwanie nowych dróg finansowania, no i obszar technologiczny. I tutaj należy zdecydowanie pójść w kierunku nowych technologii prefabrykowanych. Tak jak buduje się w Skandynawii, tak jak buduje się w Niemczech, to Te rzekaty przyspiesza... już były. Stoi y, Ursynów, stoi żelazna Grochów, tak, i, Żelazna i tak, Brama, tak, jest tak, tego wiele. Tak, to jest oczywiście, mówimy ta sama o zupełnie o nowej technologii, mówimy o zupełnie innej jakości, o innych materiałach, o innym sposobie ich montażu. Ja myślę, że dla każdego, który tutaj sceptycznie podchodzi do tego modelu budowania, no, warto pojechać na budowę do Szwecji. Dla, uważam, że e, każdy z architektów powinien zobaczyć, jak tam dzisiaj to się buduje, jak rzeczywiście sprawnie korzysta się z tych materiałów i o dziwo 90, no może 80% tych materiałów jest eksportowanych z Polski. Czyli my ten cały nasz Nowym całą Jorku, produkcję dwa hotele powstały w zasadzie prefabrykowane i zbudowane w, na Podkarpaciu są dwie firmy konkurujące. I całe pojechały do Nowego Jorku. Tak jest, tak jest, tak W częściach jeden już działa, drugi powstanie w przyszłym roku, ale jest zakontraktowany, więc to jest działka biznesu, znaczy pewno gdzie można. Na bo mówimy o tym segmencie standard. Mówimy o segmencie standard budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, czyli tego w tym segmencie, który ma być dostępny, szeroko dostępny, tutaj te mieszkania muszą powstawać szybciej. Muszą po prostu musimy szukać rozwiązań, które ograniczą ten nadspodziewany wzrost kosztów. O ile można zaoszczędzić na pracy, na robociźnie w przypadku technologii prefabrykowanej? Znaczy tu mamy dwa wymiary. Jeden wymiar to jest czas. Czyli tutaj skracamy proces budowy. Czas oczywiście przekłada się na pieniądze. Wtedy, I wtedy to... o ile skracamy? Jesteśmy w stanie około 30% minimum 30% skrócić. W tej cały proces dom powstaje budowy. około dwóch lat. Pytanie jest znowu cofnąć, sz... by się trzeba do, tej, do tego filaru, do tej e, strefy. Prawnej, bo w strefie prawnej ja też tutaj wkładam kwestię urbanistyczną. Musimy szukać rozwiązań, gdzie rzeczywiście ograniczymy kosztotwórczość takich projektów. Tu jest rola urbanistów i architektów, aby na przykład zminimalizować konieczność realizacji parkingów podziemnych. Te parkingi podziemne bardzo podrażają. Oczywiście no musimy gdzieś nasze samochody parkować, ale może przyjmowane współczynniki typu półtorej czy dwa miejsca parkingowe na lokal mieszkalny są dzisiaj za wysokie, bo w tym momencie obliguje to nas, jako jako wykonawców, jako projektantów i deweloperów do realizacji ogromnej ilości miejsc Wspomina sparkingu. Pan o konkursie Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, który też zobaczył, że te prefabrykaty, to jest Mają jakieś przyszłość. wyjście z tej pułapki kosztowej, w którą weszliśmy i chcę stworzyć projekt standardowego osiedla, który będzie stawiany w wielu miejscach, gdzie pasował dla wszystkiego. One size fits all. Tak, ten projekt, ten, ten konkurs na projekt jest ogłoszony przez BGK Nieruchomości. On trwa. My też jesteśmy uczestnikiem tego konkursu. Tutaj modelem jest zagospodarowanie pewnej wskazanej przez organizatora konkursu nieruchomości działki, na której mamy stworzyć modelowe rozwiązania dla kilku budynków, budynków z garażami podziemnymi, budynków bez garaży podziemnych, budynków powiedzmy bardziej galeriowych, budynków wieloklatkowych, czy budynków wyższych, sześciu, siedmiu, ośmiu kondygnacyjnych. I taki konkurs trwa. My jesteśmy też w niego zaangażowani. Natomiast główną ideą konkursu jest to, żeby tutaj korzystać właśnie z narzędzi, jakim jest prefabrykacja, czyli projektanci, uczestnicy konkursu szukają Modelu budynkowego w oparciu o technologię prefabrykacyjną. Aut organizatorzy konkursu oceniać będą tutaj kilka elementów: jego użytkowość, strukturę mieszkań, ale też koszt. Jednym z bardzo ważnych parametrów w konkursie jest to, że mamy Zaprojektować, przedstawić taki model budynku, który jesteśmy w stanie zrealizować, powiedzmy poniżej 3000 zł za metr, no bo to później będzie determinowało tą cenę Jaki finalną sprzedaży. Możliwości techniczne w tej chwili, czy te elementy prefabrykowane przychodzą już gotowe, czyli ściana jest otynkowana, yy, zaizolowana termicznie, z wyposażeniem elektry elektrycznym, nie wiem, z rurami i to po prostu się montuje, podłącza wszystko, czy też. Yy, Jakoś inaczej. To zależy prawda, od, od fabryki, natomiast może przyjechać ściana wręcz już z oknami, z wyprawą, z gotową stroną elewacji, elewacji zewnętrznej. Najbardziej praktykowany dzisiaj model jest taki, że przyjeżdża rzeczywiście ściana, która jest tak zwanym sandwichem ściana ocieplona wewnętrznie ona wymaga ewentualnie tylko malowania od strony wewnętrznej mieszkania lub tapety. Tutaj też można się zastanowić o pewnym powrocie do modelu wykańczania, jakim były tapety, do tego, żeśmy odeszli. A znowuż, patrząc na kraje rozwinięte, które stosują tą prefabrykację, tam jak najbardziej jest to stosowane. Trwałość takich domów jest taka sama, jak tych, które stawiamy teraz w ta tradycyjnie. Czy potencjalnie zakłada się, że trwałość takiego materiału to jest około 50 lat. Tylko można sobie odpowiedzieć tak na to pytanie. To są dużo lepsze materiały, dużo bardziej nowoczesne, inaczej realizowane, a materiały, które były stosowane w latach 60. -tych, 70., -tych, dalej, stają. dalej stoją, Oczywiście. więc no, jest pewien modelowy. Modelowe założenie czasowe, że to jest produkt na około 50 lat, natomiast no, tutaj rzeczywistość weryfikuje, że te obiekty stoją dużo dłużej. Natomiast y Cena to tutaj myślę, że będzie kryterium bardzo ważnym i stąd ten konkurs. I my jesteśmy bardzo zaangażowani w ten konkurs. Cieszymy się, że takie, takie zdarzenie mamy. Zainteresowanie jest. na pewno jest duże tym konkursem. Bardzo serdecznie Dziękuję. dziękujemy. Piotr Dziękuję Hoffman, Państwu. prezes zarządu HM Invest SA i uczestnik konkursu BGK Nieruchomości na prefabrykowane, na projekt prefabrykowanego osiedla. Modelowego domu. modelowego. Był naszym gościem. My zapraszamy teraz Państwa na kalendarz historyczny Ryszarda Gromackiego i wszystkie inne programy telewizji Republika, a szczególnie o 18.30 dzisiaj program dzisiaj, czyli nasz program informacyjny, wiodący, sztandarowy program naszej stacji. Oglądajcie Państwo.